Konrado, no znowu z panem Konrado, pozdrawiam pana, panie Konrado. Będę powtarzał ruchy po panu Konrado. Będę powtarzał ruchy. Będę powtarzał ruchy. No nie wiem, gońcem na G4 to ja nie wyjdę. Panie Janie, a co jest, nie ma spokoju? A, spokój to rada dla pana Wojciecha. Ja wezmę tego. Może i tego wezmę. Wycofam się. Tego na B2 nie chciałem brać. Może tak, obronię. Obronię piona. Tu nie mogę gońca wprowadzić. Oj, oj, oj. Ale zagrałem fatalnie. Pan Grzegorz, nie to, że się czepiam, ale jak na ranking 1300 na 20 ruchów ma 0 błędów, 0 poważnych błędów, 0... I to jest co najmniej dziwne. Kto, panie Grzegorzu, ma taki rank? Kto ma taki, panie Grzegorzu? Kto, panie Grzegorzu, ma? Mój pogromca, pan, no grał komputerem, no i co ja na to poradzę, że pan Radzik zagrał? To widać było, że grał, no grał w równym tempie. To trzeba spojrzeć na czas, panie Grzegorzu. Panie Grzegorzu, a jak był rozkład czasu? Ile byłeś, czy namysły były stałe, 4-6-sekundowe? Pogromca. Nie rozumiem, co kieruje ludźmi, aby grać programami, zwłaszcza takich, co mają niskie rankingi. Panie Januszu. Słaby. Pan Grzegorz, 6-12 sekund od pierwszego ruchu. No, tak systematycznie, panie Grzegorzu, no to też jest dodatkowy wskaźnik.
To też jest dodatkowy wskaźnik, że coś było nie tak. A gdzie ten hetman idzie? Wyganiam go. Wymieniam. Bez hetmanów gram lepiej. Konia wyganiam. Ja czasami gram, żeby się poduczyć dzięki komputerowi otwać. Panie Sygi, to się włącza książkę debiutową. Jak się włącza książkę debiutową, to można się poduczyć otwarć. Chyba się nie rodzi, panie Przemur, bo tam poniósł parę porażek. Ale rzeczywiście tam są 3-0, panie Grzegorzu. No i co z tym pionem? Bobby Stockfisher, ale każdy debiut. To pan, panie Radosławie, grał ze mną Stockfisher? Po co pan to grał, panie Radosławie? To nie ma co przepraszać, no bo po prostu to zrobił pan głupotę. Dobrze, że pan przeprasza. Albo to pan tu mi dziękował za grę? A to ktoś pana pierwszy namierzał na Twitchu. Na Twitchu pana namierzył pan Boniczek. Tu mam takiego szacha dobrego. Dziękuję, panie Konrado, za grę.